Siema, jestem tutaj z kolejnym odcinkiem na moim kanale. No i lecimy sobie z karierką Manchester City. Piąta pozycja obecnie po 13 kolejkach. Wygląda to całkiem spoko. Myślę, że no jest szansa, żeby się utrzymać w tym top 6, powalczyć o puchary. No a teraz spotkanie z Newcastle u siebie. Skład widzicie, taki podstawowy, kilka zmian, ale generalnie podstawa. No i 2-0, to najbramka. Nie wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki naszych napastników, znaczy zawodników. O! Doyle, 8 bramek, 7 pozycja. No tego się nie spodziewałem w sumie, ale Doyle ma takie sezony, gdzie dużo strzela. To nie jest jego pierwszy sezon z dużą ilością bramek. Już nieraz mi się zdarzało, wiecie, troszkę sobie postrzelać. Mimo, że ta pozycja raczej defensywna. Znaczy defensywna, no w środku pola, ale ofensywnym pomocnikiem to nie jest, tylko Woodburn jest ofensywnym pomocnikiem. Ale zawodnik do karierki jak najbardziej spoko. No i teraz spotkanie z Sheffield United. Trzeba trochę tutaj porotować, bo zawodnicy są zmęczeni. Okej, okay, no i tu musi zagrać Bennett. No i taki składzik. Wygląda całkiem spoko. Myślę, że powinniśmy dać sobie radę wygrać z Sheffield. No musimy to zrobić, bo jak nie wygramy, no to Chelsea nas wyprzedzi prawdopodobnie, a Spurs się oddali od nas. Ostatnio dwa spotkania przegrali. No i 0-0, no kurde. Znowu tracimy punkty, głupio. Ale Chelsea ma mecz zaległy i nie wiem, jak to się skończy. Lezu, Liverpool teraz. Bo ten mecz trzeba będzie zagrać, ale no ciężko będzie. Czy Chelsea wygra teraz? Kluczowy mecz. No, chyba wygrali, bo nie widziałem. Nie, bo w sensie nie widziałem ich pod nami. Co to jest teraz? Dobra. No 88 już mamy, więc słabo. No tak, Chelsea wygrało, no ale to jest jedno spotkanie, możemy na czwarte miejsce wskoczyć, więc nie można się poddawać. No i co, spotkanie z Liverpoolem, który jest na pierwszej pozycji, no musimy to wygrać. Ja tutaj sobie ustalę skład, no i widzimy się już podczas meczu. Okej, no i zaczynamy, jesteśmy na Anfield, spotkanie z Liverpoolem. Jest to spotkanie, które w sumie, no nic nam nie da, jeżeli wygramy akurat z Liverpoolem. Ale no same 3 punkty nam dużo dadzą, więc tutaj ważne spotkanie. Zresztą jak każde w sumie, bo po prostu musimy wygrywać, żeby zostać w tym top 6. No i żeby walczyć o puchary. No które nie ukrywam, no zależy mi na nich. Ale rozklepali, kurde. Mane strzał, ale Clark, ładnie. Broni Clark, a nie Drummond, bo Drummond ma kontuzję. Oj, niecelnie. Kurde, za łatwo, Harwood Bellis, nie może tak ojojoj, ale strzał teraz Salaha, no było blisko, mógł paść tutaj gol, przez głupi błąd Harwooda Bellisa. Gorecka, no znowu chciał gdzieś tam podkręcić, tak jak Salah. Dobra, teraz Toney, no i jak ja mam ich przejść? Ej, spalony? Toney, strzelaj! Jest 1-0, ale tam podanie poszło. Przed chwilą mówiłem, że się nie wystawiają i mamy 1-0, ale łatwo w ogóle tam Doyle wziął na plecy jednego obrońcę, podał Toneyowi, nie spodziewałem się, to będzie bramka w ogóle, kurde, pominąłem to niechcący. Ivan Toney, 8 brameczka, bardzo ładnie, szkoda, że powtórki nie zobaczyłem. No i jak ja mam ich przejść? Ej, spalony? Toney, strzelaj! Jest 1-0, ale tam... Nie no, nieźle. Nie spodziewałem się tutaj, że w ogóle ta piłka przejdzie, że tutaj nie będzie spalonego i że tutaj w ogóle coś z tej akcji będzie. Serio. Ale dobra, Gituwa, 1-0. No Liverpool musi odrabiać. Osimhen. No, podanie prostopadłe do Mane. Mane w ogóle patrzy na jego kondycję. Praktycznie w ogóle jej nie ma. A minęło 45 minut. Mane. Wrzutka, ale no, strzał mało groźny. No i kończymy pierwszą połowę z wynikiem 1-0. Tak samo jak z Arsenalem. No mam nadzieję, że utrzymamy to prowadzenie. No i co, widzimy się już w pierwszej, w drugiej połowie. Okej, okay, zaczynamy bez zmian, ten sam skład. Zmiany pewnie dopiero w 60 minucie koło. No i co, lecimy. Richardson do Doyle'a, lecisz Doyle, ładnie. Doyle w tym meczu bardzo aktywny, ale Valverde wślizg. Podaj mu tam, strzelaj, Lobik. Nie, kurde. Richardson, troszkę za plecy ta piłka, ale dobra akcja, dobrze przyspieszyliśmy. No gdyby tam padł lepszy strzał, to może by coś z tego było, no ale on lewą tą piłkę dotknął, więc to nie mogło paść te bramki. Jest nie tak kiedyś. Oj!
Jakby Goretzka strzelał, to mógłby być gol. Bo miał naprawdę dobrą okazję, ale zdecydował się podać. No i na szczęście zrobił to niecelnie. No fuck. Rodri. Dobrze, odbierz tą piłkę, no. Kurde, z Liverpoolem się naprawdę gra ciężej niż z Arsenalem. Oni w tym ataku tak presują. Dośrodkowanie. O, i teraz pod nogi Mane. Gabriel, ładnie, dobrze, dobrze odebrał. Zrobimy sobie zmiany. Na pewno zejdzie Richardson. Damy tutaj szansę Aleksandrowi. Wejdzie Fomba zamiast Doyla na defensywną pomoc, żeby tam pomógł. No i na obronę zamiast Gabriela wejdzie Bennett. A tego De Jongu chyba zostawię na tej obronie. Troszkę zmęczony jest, ale trudno. Chyba, że Da Silva dam. Może nie ta noga, nie ta strona, ale jest, ma więcej staminy, więc wiecie. Jakoś mi to nie przeszkadza. W sensie, no wiadomo, powinien grać parwą noże na tej prawej obronie. No ale ja tak patrzę defensywnie bardziej, żeby miał siłę latać za nimi. Więc myślę, że możemy sobie to przestawić. Aha, dobra, no spoko, wjechał sobie w niego, jak po prostu nie wiem. Jakimś cudem ją przeboleje. Dobrze, teraz górą, do Toneja. Znaczy wygrana by się przydała, ale no wiecie. Nie możemy na pewno przegrać. Strzelaj. Kurde, w sam środek. Ale akcja całkiem dobra. Dobrze. No i lecą z kontrą. Valverde. Valverde. Do Mane. Bennett blokuje. No i teraz sam na sam. Osimhen. Ale dobrze, że ta piłka nie wleciała do bramki. Gdzieś tam po tym rikoszecie. Ładnie Clark. No, strzał ciężki dla Osimhena. Gdzieś tam ten kąt, wiecie, no na pewno dużo ciężej strzelić bramkę niż jak jest się totalnie, wiecie, przed bramką. No i teraz Fomba. Głupia strata. Zastrzymy jak 3/4 w tym meczu. No i mamy koniec meczu. Wygrywamy z Liverpoolem. Manchester City 1, Liverpool 0. No i cieszę się z tej wygranej, bo te 3 punkty są naprawdę ważne. A co ja mam za kurtkę w ogóle? Wyglądam jak taki kurde Janusz troszkę. Ale dobra, trudno. Dobra, mega ważne spotkanie. Cieszę się, że tam wygraliśmy. Tutaj Tone jeszcze się klepie po plecach z Van Dijkiem. Wiadomo, kto jest lepszy, tak? Wiadomo, wiadomo. Van Dijk możemy buty czyścić. No to co, widzimy się już przy następnym spotkaniu. Okej, no i następnym spotkaniem jest mecz z Manchester United, moim ulubionym zespołem z Premier League. No ten mecz w sumie bezpośrednio tutaj w naszej rywalizacji z United nic nie da, bo przewagę miałem 8 punktów. No ale tutaj Spurs ma punkt mniej niż my, więc remis by się przydał co najmniej, ale będzie ciężko, ja sobie zdaję z tego sprawę. To ale 2-2, dobrze, wywalczony punkcik. W takim spotkaniu podczas symulacji naprawdę dużo ten punkt znaczy. No i jestem zadowolony. Spurs jeszcze straciło punkty, przegrali gdzieś tam mecz. No Chelsea się trochę oddaliło, ale ważne, że my oddaliliśmy się od Spurs, a na Chelsea jeszcze przyjdzie czas. A spokojnie, zresztą top 4 nie jest naszym celem, byleby mieć to top 6, no i puchary. I myślę, że to top 6 damy radę, bo Wolves, widzicie, ma dużo mniej punktów. Może gdzieś tam jeszcze Spurs nas sprzedzi, ale no to wtedy będziemy na 6 miejscu, a nie na 5, więc to raczej za dużo to nie zmieni, bo 5 miejsce to i tak jest Liga Europy, więc w sumie to no z tego 6 miejsca będę tak samo zadowolony jak z 5. A tym bardziej, że w poprzednim sezonie chyba 9 miejsce zajęliśmy, więc no przeskok duży, a to 9 miejsce pod koniec tak wywalczyliśmy. Bo początek taki, wiecie, 15, 14 miejsce, nawet czasami 16. No i dopiero pod koniec na 9 wskoczyliśmy. No a teraz jakbyśmy na 5 miejsce awansowali, albo nawet 6, no to byłoby naprawdę dobrze. No, byleby te, wiecie, europejskie puchary wywalczyć. Mamy teraz spotkanie z Burnley. Na wyjeździe chyba spotkanie, więc no mimo wszystko myślę, że tutaj powinniśmy dać radę. Chociaż Burnley ostatnio ten początek miało dobry. To 6 miejsce tam mieli. Więc jakoś łatwo też nie będzie. Ale mam nadzieję, że damy radę. Guti chciał zagrać, no to niech zagra. Darmon zmęczony, no ale no trudno. Zagraj tak. No i Aleksandro dostanie szansę. No i tak my składzimy sobie, wyjdziemy na Burnley. No i tutaj zobaczymy. Jak oni grają. Remis. Ale znaczy porażka remis. Porażka z Liverpoolem, my z nim wygraliśmy. No i 2-1, bardzo ładnie. Brahim z brameczką, Toney tak samo. Toney chyba 9 bramka w tym sezonie.
Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Tak jest. 9 bramek Tonaya. No, tego tam jakoś się nazywa. Doyla już nie ma. Ale 8 bramek to i tak jest duży jak na takiego, wiecie, pomocnika nieofensywnego. Lee 67, znaczy 8. No a Grabowski, o, Grabowski napastnik się rozwinął o 1, a ten pomocnik cały czas stoi w miejscu. Szkoda. O, i teraz spotkanie ze Stoke City. To jest raczej jeden ze gorszych zespołów. Pewnie gdzieś tam walczą o utrzymanie. Zaraz zresztą zobaczymy sobie w tabeli, jak to wygląda. Myślę, że taki, wiecie, typowy zespół, który zamyka tą tabelę gdzieś tam. Jak to wygląda? No dokładnie, 19 miejsce razem z Brentford. Tak naprawdę najgorsze drużyny. Sheffield tak samo. Zresztą Fulham i Bournemouth nie lepsze. No ale dobra. To myślę, że to jest taka idealna okazja, żeby troszkę bardziej rezerwowy skład wystawić. Wiecie, też nie chcę przesadzić, ale myślę, że no kilku zawodników z ławki może tutaj wejść. Coś takiego raczej damy radę, mam nadzieję, bo nie chcę przegrać. Nie chcę przegrać, bo to byłoby mega słabe. Albo zremisować. Tym bardziej, że oni wszystko ostatnio przegrywają na jeden remis. I 5-0, Grabowski, dwie bramki, bardzo ładnie. 5-0, takim składem to świadczy o tym, że Stoke jest fatalne po prostu, bo nasz skład też jakiś super mocny nie był. Cały atak naprawdę rezerwowy, bo żadnego podstawowego napastnika nie było, ani skrzydłowego, więc w sumie to się dziwię, że aż tak przegrali. No ale co? Dobrze wyszło. To na pewno. Dobra, teraz podstawa wychodzi. Bo tutaj trzy mecze z mega małymi przerwami. Więc też takiego full podstawowego składu nie wystawię. No ale na pewno będzie to bardziej podstawowy skład niż ten poprzedni. Na ławkę wejdzie Clark i Bennett, żeby odpoczęli sobie inni. No i Biker za Richardsona. I niedługo w ogóle będzie Emirates FA Cup. Może, jeżeli jakimś cudem wypadniemy spoza top 6, to powalczymy o puchar. Też jest taka opcja. Myślę, że w sumie całkiem możliwa, jeżeli trafimy na słabe zespoły. No i 2-1. Grabowski z bramką, kurde. Tonej też, ale Grabowski, dwa spotkania, trzy bramki. Nieźle. Nie spodziewałem się tego po nim. Statystyki mega dobre. No i może dostanie więcej szans dzięki temu. Zobaczymy. Ale tutaj odlecieli strasznie Tonejowi. Był tu chyba przed chwilą jeszcze na 6-7 miejscu, a nagle nie mają po 12 bramek. Więc się rozstrzelali. Tam dużo Arsenalu i United widziałem. Nie wiem, też tak macie, że rzadko kiedy wasz zawodnik jest krem strzelców? Bo u mnie naprawdę to jest rzadki widok, że mam zawodnika w top 1. Wiadomo, w tych gorszych ligach no to szansa jest większa, jak mam dobrych zawodników, ale jak wiecie, gram na równi z równym, jakaś Barcelona czy coś w stylu, no to naprawdę rzadko mój zawodnik jest krem strzelców. Dobra, tutaj Richardson wejdzie, pomoc będzie podstawowa. Woodburn, tylko zamienimy go tak z Doylem. A w ogóle Doyle nie powinien grać zamiast Fulginiego? Aż dobra, bez różnicy. Dobra, to zostawimy. Troszkę są zmęczeni, ale myślę, że no tym razem nie damy szansy tutaj nikomu z ławki na obronie. Gary Richardson jako jedyny rezerwowy, ale to raczej na spokojnie to wygramy, bo Watford ostatnio 3 porażki, ale to mega ciężkie mecze. Arsenal, Chelsea, Liverpool. Współczuję trochę terminarzu. No i Tonej dwie bramki. Tonej ostatnio świetnie gra. Grabowski tak samo, 3 gole. No i właśnie, Emirates FA Cup, czyli puchar z Bristol City, zespół z Championship najprawdopodobniej, jeżeli nie spadli. Myślę, że wiadomo, rezerwowy skład, ale pewnie i tak wygramy. Też nie chcę jakoś na siłę się starać o ten puchar, bo jakoś mi mega na nim nie zależy, póki dajemy sobie radę w lidze. Dobra, oczywiście Grabowski. Nie wiem, czy ten Womplu nie... Ale dobra, nie daję mu szans na razie, jest jeszcze słaby. Niech się ogrywa w rezerwach. No tutaj Grabowski, tak to zrobimy. No i tu Zaria Cuenca, żeby sobie odpoczęli nasi podstawowi obrońcy. No i Baker, tutaj Bennett, Arnaiz, Morgan przyszedł, czy on tu był u nas? Fuck, on jest fatalny, czy ma takiego się w zespole? 20 lat, 66 overalla, niech on do nas odchodzi, a nawet kontrakty z nim nie podpisuje już.
Bo jest naprawdę, gość jest fatalny. Trzeba sprawdzić właśnie a propos kontraktów, czy tutaj nikomu się nie kończy, żeby nikt od nas nie odszedł. Cuenca i Morgan. Aha, Morgan jest chyba sprzedany już. Okej. Robinson, jakie on ma statystyki dobre, 17 lat, 64. Kurde, mocny, mocny. Luna tak samo w sumie, solidnie. No, nieźle. Ci wychowankowie naprawdę dobrze. Tu jeszcze jest Smith, 81, on plus 2 poszedł, o kurde. Oj, tu może być walka. Tu może być wojna o ten podstawowy skład. Jak to wygląda, jeśli chodzi o wzrost? No, na spotkaniach na pewno lepszy będzie, na pewno lepszy będzie, aha, tutaj, dobra. Na pewno lepszy będzie Drummond, bo Smith jest dosyć niskim bramkarzem, 1,89. Więc, no, na symulacjach może będzie grać też Smith, ale jeśli chodzi o spotkania, to raczej Drummond. No, ci bramkarze naprawdę nam wyszli. Naprawdę te statystyki są solidne. I Grabowski gol! Grabowski gol. Nasz wychowanek, Polak, rodak. Ciekawe, czy dostał już powołanie do kadry. A raczej nie. Ale w tych juniorskich U21 na pewno, bo kurczę, no jak zawodnik gra tak około 10 spotkań w Manchesterze City, no to naprawdę, naprawdę ten gracz musi być solidny, więc ja osobiście bym Grabowskiego na pewno powołał. Dobra, treningi, damy szansę tutaj jeszcze Womplu, żeby tutaj nam pokazał, na co go stać. I czy my kogoś jeszcze mamy takiego młodego? Nie mamy, znaczy mamy, ale oni się wszyscy szkolą. On nie ma strzałki w górę, więc nie dam mu treningu. Może dostanie swój trening... kto? Wiecie co? Chyba Grabowski. Chyba Grabowski, skoro tak dobrze mu idzie, to dostanie dodatkowy trening. Póki nie mam jakiegoś młodziaka. No i Grabowski, jego brat, pomocnik, 76 overalla. Spoczko, spoczko. Mi to pasuje. No i lecimy dalej. Teraz jest okienko transferowe, my raczej nikogo nie kupimy, może tego Emerchana podpiszemy. Także, o, to jest dobra opcja. Jakby do nas przyszedł Emerchan, to na pewno byłby solidnym wzmocnieniem. Tutaj nic ważnego, raport jedynie. Jest ten Bailey. O, kurczę, ten potencjał już ma słaby. Zostawię go jeszcze, ale raczej go wyrzucę, bo 88 potencjału jest no dosyć słabym wynikiem, a tym bardziej, że czasu dużo nie ma, żeby się wyszkolić. Dobra, ten ma 81 tutaj wysportowanie, więc może być całkiem dobry. A tak to raczej średnio, no dobra, mogę go dodać, tamtego co miał 80. Dobra, wywalam ich wszystkich. Obrońcy na razie jakoś nie potrzebujemy, bo mamy na liście życzeń kilku. Więc jakoś specjalnie szukać nie musimy. Zobaczę sobie, czy tutaj jeszcze nikogo nie mam. 12 tutaj mam zawodników, okej, nie widziałem nawet. Takefusa Kubo, Ronnie Lopez, Ndiaye, ten za dobry, tych za dobrych usuwam, wiadomo. Ojej, nie wyszedłem niechcący. Ona raczej się nie przyda, nawet za darmo. Verratti, kurczę. Santa Maria. O, Icardi. Takiego Icardiego ściągnąć? Ciekawie by było. Szkoda, że nikomu się kontrakt nie kończy, bo kilku bym podpisał na pewno. Paredes. Kurczę, czemu tutaj nikomu się kontrakt nie kończy? Naprawdę bym niektórych z nich na pewno ściągnął. Nie no, ten za słaby, żeby w ogóle o nim myśleć. Tego raczej potrzebujemy. Ale 87. Gra w Lyonie. Oj, sorry za psa. Nie wiem, czy będziecie go słyszeć. Gra w Lyonie, ale 87 to raczej za dużo jeszcze na nas. Tak wiecie, może w przyszłym sezonie ok, ale teraz to jeszcze taka troszkę nie wiadomo ten zespół. Dobra, ale no nie, no nie tutaj. Ja sobie zmienię sobie wytyczne, żeby nam znalazł jakiegoś zawodnika, któremu się kończy kontrakt. Usuń. I teraz tak, wiek zostawiamy na razie taki, bo nie chcę się tego zmieniać. Dodajemy sobie tylko kontrakt na rok. No i tych najlepszych zawodników może się uda ściągnąć, ale myślę, że to w następnym odcinku. Emerchana zostawimy sobie na następny odcinek i innych zawodników, jeżeli takowych znajdziemy. W następnym odcinku sobie ich ogarniemy. Bo ten odcinek będę powoli kończyć. Jeszcze sobie przesumujemy spotkanie z Newcastle. Ale transfery to w następnym odcinku jakieś za darmo, wiadomo. Dobra. Piąte miejsce. 4 punkty przewagi nad Spurs, to jest sporo. 2 punkty straty do Chelsea, więc...
taka strata, którą naprawdę da się odrobić. Może jakimś cudem gdzieś tam skoczymy na trzecie miejsce nad United. Kto jest na pierwszym miejscu? Czy Arsenal jest pierwszy? Ej, nie wierzę. Arsenal jest na pierwszym miejscu? Co? Arsenal i pierwsze miejsce w Premier League. To nieźle. To nieźle. Arsenal, który na pierwszym miejscu. No, no. Mustafiego sprzedali. Luisa to, kurde, obronę mają mocniejszą. Nie wiem, no. Kurde, jakby na obronie teraz obecnie grał Walukiewicz z Glikiem, to pewnie by wyglądała solidniej niż właśnie Mustafi z Luizem. Wiadomo, to nie jest ich podstawowa obrona, ale tą dwójkę akurat wymieniłem, bo są fatalni po prostu. Dobra. Lecimy takim składem na Newcastle. Raczej wygramy. Taką mam przynajmniej nadzieję. Newcastle, ostatnie mecze. Wygrana, remis, wygrana, czyli solidnie. Ale te zespoły słabe. No i 2 do 1. Woodburn, dwie brameczki. Nie pamiętam, kiedy ostatnio coś strzelił. Chyba dosyć dawno. A jak to wygląda, jeśli chodzi o strzelców? No okej, okay, już nie ma Toneja. On ma 12 goli chyba. Ale ładnie tam poszedł Grabowski. 3 atrybuty mu poszły do góry. Dobra, dobrze. Dobra, dobrze, co ja powiedziałem. City nadal bez porażki. Ile to już jest spotkań? Pewnie sporo. Harut Belis do Milano. Ale czy on by chciał odejść do Milano? Nie sądzę. No jak walczymy o top 6, nawet top 5, no to myślę, że Harut Belis by nas został. Więc raczej nawet oleję tą ofertę, jeżeli przyjdzie, albo ją odrzucę po prostu. Wypożyczenie kredyty, no raczej nie chcę go wypożyczać. Tak możemy sobie dodać. Ja będę przymawiać tylko tych takich naprawdę dobrych, co mają 70, tam 69, 8 może. Bo tych słabszych to nie ma sensu. No bo nie będzie czasu, żeby ich wyszkolić po prostu. Ten miał dużą wartość, ale troszkę zamuliłem. Dobra. 22 spotkania za nami. No i teraz spotkanie z Leicester, ale ten mecz odbędzie się w następnym odcinku. Także co, łapeczka w górę, subskrypcja. No i widzimy się w następnym odcinku. Siema!